No i zobaczymy, czy dotrzyma słowa. Proszę Państwa, oto składy obu drużyn. Trójka sędziowska z Macedonii, Emil Bozinowski, a my popatrzmy na to, kto dziś wystąpi na boisku. Estonia. Bramce Pom z numerem pierwszym, z dwójką Allas, z numerem trzecim Stepanow, z numerem czwartym Piroja, z numerem piątym Sawiałuk, z numerem szóstym Letma, z numerem siódmym Havistu, z ósmą Kristal, rekordista, jeśli chodzi o występy, z dziewiątką Wikmae, z dziesiątką Oper i z jedenastką Terechnow. Oto gracze rezerwowi Estonii i trener, holenderski trener Arno Kuipers, który prowadzi zespół od dwóch lat. No, trójka sędziowska z Macedonii i za moment reprezentacja Polski. Emil Bozinowski i jego asystenci, przywitanie kapitanów obu drużyn. Z naszej strony to Tomasz Wałdok i oto ustawienie, a w zasadzie skład Polaków. W bramce z dwunastką Majdan, dalej Hajto, z numerem 15 Wałdok, z numerem 20 Bąk, z numerem 21 Koźmiński. Tak będą grali w bloku defensywnym. W drugiej linii Krzynówek z 18, Kałużny z 10, Świerczewski z 7 i Tomasz Rząsa z numerem 5, a w ataku z 11 Olisa Debe i z 9 Kryszałowi. Rezerwowi, właśnie z nich chce skorzystać Jerzy Engel, z wyjątkiem Matyska. Myślę, że sprawdzi tutaj 6 zawodników. Chciałby wszystkich, zobaczymy, czy do tego dojdzie, bo w końcu spotkania towarzyskie, międzypaństwowe mają również swoje wymogi. Miła atmosfera, zobaczymy, czy Polacy w sposób ładny pożegnają się o to ustawienie naszej drużyny. Ciekawe, występ Krzynówka tutaj na prawej stronie, Hajty z okoliczności na prawej stronie, Koźmiński w obronie, Rząsa w drugiej linii. Kolejna próba ustawienia z Tomkiem Hajtą jako prawym obrońcą i Tomek Rząsa, który dostarczy. Przyjrzeć się i zobaczyć. A poza tym, jeżeli potraktuje się to jako jednostkę treningową, to wszyscy zawodnicy minimum 45 minut powinni rozegrać. Krzynówek. Okazja do dośrodkowania. Olisa Debe, ale... cofał się i nie mógł po prostu tej piłki silno uderzyć głową. Jeszcze raz Krzynówek. Kolejny raz szuka lewej nogi. Właśnie Olisa Debe nie mógł tej piłki dobrze skierować światło bramki. Jacek Zieliński. Marcin Zewłakow. Żurawski. Koźmiński. Ładne dośrodkowanie Marcin Zewłakow. No, pierwsza okazja do zdobycia bramki w tym meczu. Próba zdobycia bramki. To 50 minuta. Dobre dośrodkowanie lewą nogą Koźmińskiego. I strącał piłkę Marcin Żełakow, ale była ona troszeczkę za wysoka. Michał Żełakow. I poprzeczka! To właśnie taka sytuacja. Tomek Kłos. Tomek Kłos. Doskonałe dośrodkowanie. Tomek Kłos i piłka uderza w poprzeczkę. Pamiętam, jak w towarzyskim meczu na Malcie zdobył swoją jedyną jak do tej pory bramkę w narodowej reprezentacji. Teraz może będzie okazja. Żurawski, pole karne, Żurawski! Gol!
Brawo, brawo. Bardzo ładne, długie podanie tym razem. Powalczył o piłkę Marcin Żewłakow. W zapleczu wyskoczył Żurawski i pięknym strzałem kończy tą ciekawą akcję. 1-0. 56. minuta. No wreszcie doczekaliśmy się bramki. Uderzenie świetne. Bardzo dobre uderzenie. A to trzeci gol Żurawskiego. W barwach białych. Trudno. Mundial nie dla mnie, ale nie zamykam swojej przygody reprezentacyjnej. Powalczy o miejsce w finałach mistrzów, eliminacja mistrzostw Europy. Krzynówek na pole karne. Ładne zgranie piłki. Ach, teraz była świetna okazja. Znowu jedna z ładniejszych akcji. No ale widać, że Krzynówek zdecydowanie lepiej czuje się z tej lewej strony niż z prawej. Ale przede wszystkim zaczęliśmy grać szybciej. Piłka w wymianie między zawodnikami jest grana szybciej. Więcej ruchu jest na boisku. I z tego też powodu akcje. Tutaj piękne dośrodkowanie Krzynówka. To jest wodę troszkę tak, że jak wychodzi pierwszy skład, który niemal jest pewny swojego występu, a wychodzą dublerzy, to oni jeszcze szukają swojej szansy, a nuż Engel się zawaha, a nuż zmieni, a nuż postawi, a może to będzie zmiana w ostatniej chwili. Goście analizy, specjalne efekty komputerowe, no wszystkiego nie chcę zdradzać, ale o tym... Czy strzelimy drugą bramkę, czy nie? Niewiele teraz brakowało. Przypadkowa sytuacja, że Żurawski. Jacek Zieliński. Jeszcze raz, dośrodkowanie na pierwszy słupek. Tam walka dwóch, trzech zawodników. Jacek Zieliński nie zdążył po prostu dobić tej piłki. Już wszystko w porządku, podniósł się pom. Niewiele brakowało, by Marcin Żewłakow podwyższył na 2-0. To pewna sytuacja. Powinna być bramka z tego. Popatrzmy na to jeszcze raz. Dośrodkowanie. Uderzenie głową dwóch zawodników. A Marcin za bardzo pod piłkę podszedł. Nie, Tomek Kłos dogrywał. Tomek Kłos wraz z zawodnikiem. Ładnie. Czarek Kucharski na spalonym Żurawski. Była pozycja spalona. Rozegranie piłki było bardzo dobre. Ale była pozycja spalona. Spójrzmy na to jeszcze raz. No. W momencie podania na równo nie było pozycji spalonej. Szkoda. Ale jak mówię, no byśmy te bramki strzelali tam, kiedy trzeba będzie je strzelać, czyli w Korei i